Dzień dobry. Jako, że nie znamy się w ogóle. Jaki mul chce sprzedać nam? Znaczy mam, tym butom chce sprzedać. Tak to właśnie jest. Co tu w środku? Jak to w środku? Klima trzystrefowa, półskórka. Czy to jest na ledzie? To jest na ledzie. No przyjemne. Wyprzedało się na radarach. No, radarki równo Audi ma. Pytamy, czy ma sens? Pytać można. Ja bym zapytał, jaki to motor jest, ten 3,5. Co to za motor, dlaczego taki nie niski? Aż go tu cyknę, bo wersja jest, kółko jest. Head-up display, o, w środku wszystko. Duży TV. Czekajcie, przetrę, bo się miewa kamerunk. Dzięki. Otworzyło się. Dwulitrówka oczywista. Może warto 17 rok, może warto pomyśleć. 17, coś 600, 700 mówił. Dwulitrówka. Diesel. A ten? Otwórzcie go, otwarty siądźcie, teraz można klucza wziąć, weźmiemy. Idę o tym powiem, to jest 19 rok, drodzy Państwo, 19 rok. 24 tysiące euro. 19 rok. Model 20 o oznaczeniu 3,5 TDI. Przebieg jakiś tam znikomy był, nie pamiętam tej chwili. Ale chłopaki nie mają 24 tysięcy euro, też bym nie miał. Chyba że teściowa popożyczy. To jest Sportline, dobrze gadał. Piękna biała perła. A tu też czyściutko. Duży TV, brać klucza? Bo ja tak, jak się jest auto fajne, ja się jaram od razu. No, widzę. Nie oglądamy? Są dylemat, czy będzie coś jeszcze, czy to... No zawsze jest tak samo, no. Zawsze jest tak samo. Z tej firmy mamy dostęp do tego. No i bardzo elegancko. Kto następny? Co tam z kilometrażem? 50. Asystent pasa ruchu? 48. 70 w automacie w dużym TV. Ładne autko, fajne siedzenie. Brzydak nie jest. Retrospekcja, bo kolega weekendu on ma czwórkę sportów w tym ramku B. Jestem tak samo. W środku to samo, no. Rachu, ciechu. Samo się wchodzi, samo wychodzi. Znaczek o tym mówiący, nie ma martwego pola. Piękna jest, no. Tu jest fajny placowy, bo jak zamrzucie tam zimówki jeszcze gdzieś na kupie leżą. Kolor fajny. No biała perła. No. Powiedz biały zwykły. A nie zwykły biały. Biały zwykły obok, a tu perła to taki się robi, jak widać, perłowy. Nie daj Boże, nie? $17,400. Jakieś granie jest dobre, bo te głośniki z tyłu napchane w drzwiach.
Ty coś jest? Harman. Karta. Czyli proszę Państwa, jest granie. Ja to odkryłem od razu po ilości głośników, bo nie każdy coś tu powiedzmy wyjeżdża tym guziczkiem. Rozumiem, że to lędźwie, ale... Może jakieś doznania erotyczne, że na przykład, nie wiem, wibrator... Zaciśnieją mi się boczki. Boczki? Aaaa! Widzę. Boczki chodzą. Słychać. To na po świętach popuszczasz sobie to, a na święta tak przyciaśniasz. Asystent pasa, włącznik, wyłącznik. I on tam świeci na desce, to jest to? Nie, nie gaśnie. To. Tam coś się wydarzyło. Wszystko te... Daj jeden do przodu. Zobaczymy co na z tyłu. Jedzie, jedzie, jedzie. Jezu, żeby nie ciulnął do tyłu. Jeździł automaty, jeździł, nie? Jeszcze wczoraj pewnie. I ma na bieżąco. Rurka taka czarna w oryginale. Czy to szprajska z ramy? Weźcie mi te liście. A, klapa guzik, dobrze. Mahana. Chyba Mahana z Kubana. Klapa na prąd. Może nawet Tyges. A noga próba przy otwieraniu. No to nie, to warto. To warto, jak jest napisem BMW. Siadnę z tyłu, popatrzę co tu w ogóle. Opsa, te siedzonka. Bardzo przystojne. Chłopaki mają zagwozdkę, przyjechali po... Indywidual. Przyjechali po audycję. A tu mamy niespodziewanie zupełnie inny towar. Tam liczmy, że 200 jeszcze ucyka powiedzmy. O 17600 wyskoczył, 17400 jest teraz. Liczmy, że 200 jeszcze ukręci. Partoniki pikały? Gdzie to jest? A tu jest. No, ja też was mylę. Partoniki hulały? Pikały partoniki? To się przejdę przodem jakoś. Plumka. W dużym TV też muszą być kolory wizualizacji. Siedziska czyste, uszportowane. Nie dacie wiary, szyba elektrycznie otwiera. I zamykana, żeby nie było. To jest na prąd. Co urwał? Bateryjka, system DVD, HWDP i tak dalej. 25 tysięcy różnych schowków. Jak tu będzie? Ładna, czysta, elegancka. To była brana Insignia 18 rok niedawno. 16 rok albo 17 był brany Mondeo na Śląsk. Rzetelna firma. Jak mają nie chować kołpaczków do biur, skoro nasi cały czas coś gdzieś wkrętakiem, śrubokrętem wydłubią? Aż wstyd. Tarcza nówka, klocek BMW, świeży. Tarcza bez rantu praktycznie. Jak przednia? Przednia tarcza ma całość? Opa! Z pół milimetra pod maską po dużynce się wyklepie na sączyki ten i ten. Oliwa na wierzch wypływa.
To był chyba taki, co? Odbija się ten head-up display. Odbija się identycznym szlańcem jak w Oplu. Niczym się nie różni, gdzie ten nagrodę nawet nie widać teraz. Nawet do lepszego Opel ma lepszy wypas. Head-up jest tutaj, natomiast wyświetla się na szybie. Nie widać, zbyt jasno słonecznie jest. Czysto, ładnie, elegancko. Chłopaki mają wahania, ale próbujemy. Co to się tu dzieje? Siedzonko. ...148 z serwisami przy fajnym graniu, no zobaczymy. Decyzja nie moja, chłopaków, indywidual musi kosztować. Jezus! Arirarira.